Siemaneczko wszystkim. Godzina jest 19:30. U mnie jest pora karmienia. Gołębie tylko troszkę rano dostały. Teraz będę karmił. Przygotowałem karmę. Taką jak zawsze raz w tygodniu dostają. Jeszcze nie wyjadły. Chodź, chodź mały, chodź, 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 chodź. Kał ogólnie ładny. Sucho się już robi, czyli jest dobrze. Nie ma żadnych lejących gołąbków. Są utrzymane w zdrowiu. Najważniejsze. Dzisiaj ledwo zaborączkowałem młódka. No, widzicie jaki kał jest. Ładny. Dzisiaj zaobrączkowałem młódka, troszkę go przeciągnąłem, zapomniałem o nim, ale jest już zaobrączkowany. To jest młódek po tej samiczce, co ostatnio żona wypuszczała w elblągu. One tutaj mają. Także tak to wygląda. Berliny zeszły z jajek. Ale dlatego, że młode tu siedziały i rozganiały w końcu. Młode zwaliłem na dół. Jajka są już do wyrzucenia. Tak z nic nie będzie. Pies zje. Niech się gonią w następne. Trudno się mówi. Karma taka. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, czy nie. Bardzo drobna. 2 godziny temu była przygotowana. To jest mój specyfik, który dostaję raz w tygodniu. A na filmie pokazywałem wam, co tam jest w tej karmie. Same zioła. Takie tam rzeczy. Co nie? Zjedzą gołębie. To zjedzą kury. Farma czerwona, cała. Ale to czerwona, panowie, od buraczka się wpikłowego. Wczorajszym sprzątaniu. Dzisiaj mam chrypę. Gdzieś mnie chyba przewiało. Żeby trochę ciepła poszło. Człowiek się rozebrał do podkoszulki i się załatwił. Tak to jest. Troszkę im tutaj damy. Jeszcze muszę maluchom z tego trochę nabrać. Może to będzie lepiej widać. Także tak jak mówiłem, nie żałuję im tej karmy, daję im sporo, jak zjedzą dzisiaj, to zjedzą, a jak nie, to jeszcze na rano będą miały. Jajek wszędzie jest, te młódki już zaczęły nawet latać, dzisiaj ładnie chodziły, także jaśniaczki już śmigają po dworzu. Kurzynki małe zaraz też trzeba będzie zwalić. Także tak to wygląda, panowie. Ta chrypa mnie wykończy dzisiaj. Rano to w ogóle nie mogłem gadać. Tak mnie zawaliło, że... No ale cóż. Teraz troszkę słoneczka. W miarę się zrobiła pogoda, bo wcześniej była tragedia. Zimno, wiatr. Nie szło nic robić. Że tak. Tak to jest, panowie i pani. Chodźcie, maluszki. Olej. Karma po tym ma bardzo intensywny zapach. Chodź, 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 chodź. Chodź, mały, chodź. Chodź.
Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Nauczone, jedzą tą karmę bez problemu. A przeszukają coś lepszego. No i niestety, dzisiaj dostajecie to. I tyle. Te berliny zeszły z jajek. Właśnie karmią te młode. Te siedzą przy korycie. Przez szybę będzie jednak lepiej widać. Nie są głodne, bo rano były karmione to. Ale dobrze. Raz w tygodniu takie, o. Kret znowu. Dziad ryje. Skubany. O, dachowiec. Ale on nie rusza gołębi. Zawsze je trochę straszy, bawi się. Gołębie się go nie boją. No przychodzi. Przychodzi kotka razem. Idę karmić gołębie, to ona wchodzi do gołębi normalnie. Nie rusza. Tylko nie wpuszczam jej tutaj. Do tego sektora. Bo są przepiórki. A przepiórkę to by wzięła w locie. Tak jak wróble. Może tak to... Tak to wygląda. Dobra panowie, krótki film. Patrzymy może jutro. Jakiś locik im zrobię. Ale to jeszcze zobaczymy. Jaka będzie pogoda. Jak będzie w miarę ładna pogoda, to... Może im zrobię z 5 km, niech się przelecą. Zobaczymy. Dobra, pozdrawiam. Także do następnego. Pozdrawiam.